Masa wywieziony na Śląsk. Grudzień 1999 roku był szalonym i zarazem przełomowym okresem dla grupy Pruszkowskiej. Po niespodziewanym zabójstwie Pershinga w Zakopanem powstała potężna wyrwa w mechanizmie sprawnie dotąd działającej rozpędzonej gangsterskiej maszyny. Tworzony mozolnie długimi miesiącami układ, samograj dostarczający fortunę głównie z zainstalowanych w lokalach Ochoty, Okęcia, Raszyna i Janek automatów do gier hazardowych, w jednej chwili mocno się zachwiał. Powstawały pytania, kto przejmie kontrolę nad maszynami do gier na terenie wymienionych wyżej dzielnic i pod czyją komendę przejdą niesforne sieroty po Pershingu. Trudno było również jednoznacznie przewidzieć przyszłość grupy, toteż wszyscy zadawaliśmy sobie pytanie o dalszy kierunek naszej działalności. Tak więc grudzień roku 1999 stanowił krótki, ale intensywnie wykorzystywany czas. Nikomu z nas raczej nie w głowie były przygotowania do świąt Bożego Narodzenia i hucznej zabawy sylwestrowej, ponieważ przesłaniała je niepewność najbliższej przyszłości. Dom masy w Komorowie z ostrożności ochranialiśmy całodobowo. Wyznaczaliśmy dyżury i zmienialiśmy się według rozpiski. Masa w naturalny sposób czuł się zagrożony jako dotychczas najbliższy człowiek Pershinga. Zakładał, że może być następny na liście do odpalenia, tym bardziej, że nie brakowało chętnych do przejęcia jego interesów. Któregoś dnia nadeszła wiadomość, która zmusiła nas do podjęcia szybkich i nieplanowanych wcześniej działań. Nieoczekiwanie okazało się, że masa będzie musiał ewakuować się z Komorowa, ponieważ po pierwsze, podpruszkowski Komorów nagle przestał być azylem spokoju i bezpieczeństwa, adres domu masy znał na mieście każdy. Po drugie, masa dzięki swoim źródłom informacji dowiedział się o planowanym zatrzymaniu go przez policję, co miało bezpośredni związek ze złożonymi zeznaniami o rzekomej próbie wymuszenia haraczu od pewnego przedsiębiorcy z Janek. Szybko podjęliśmy wspólną, jedynie słuszną w opisanej sytuacji decyzję, a mianowicie, że nie ma na co czekać z założonymi rękami na rozwój wydarzeń i masę należy możliwie szybko wywieźć daleko poza okolice Pruszkowa i Warszawy. Jarek natychmiast spakował się do wyjazdu. Atmosfera zaczynała być gorąca. Nasz plan musieliśmy realizować niepostrzeżenie, ponieważ uznaliśmy, że bezpośrednie zagrożenie może nadejść w tym samym momencie z różnych kierunków. Wiedzieliśmy, że masa miał wrogów nawet w swoim rodzinnym Pruszkowie. Interesowała się nim także policja. Wreszcie świeże były niedawne zatargi z Mokotowskimi. Zatem nam wszystkim i samemu Jarkowi opłacało się czasowo zejść z tapety. Kiedy było już pewne, że psy nie przyjadą do masy tylko na grilla, zwłaszcza, że był już grudzień, ale żeby go zawinąć, postanowił on ukryć się i zadzwonił do chłopaków z komisu Magor na Śląsku z prośbą o zorganizowanie odpowiedniego miejsca. I uczynili to w trybie ekspresowym, wybierając domek o wyglądzie leśniczówki gdzieś za Bytomiem i Gliwicami. Było to wręcz idealne miejsce, niemal nie do wytropienia przez policję i wrogów, ot niepozorna chata, gdzieś bardzo daleko od Warszawy. Raz tam kiedyś później byłem, żeby zawieźć Maseratiemu kilka tysięcy dolarów z jego działek z miasta. Pamiętam, że wszystkie elementy wnętrza domku były wykonane z drewna. Logistykę operacji dyskretnego przetransportowania Jarka przygotowaliśmy w najdrobniejszych szczegółach. Za powodzenie misji byłem odpowiedzialny osobiście, więc postawiłem sobie za punkt honoru, żeby masa został bezpiecznie dostarczony na Śląsk. Finalnie trafił na żywiecczyznę do Korbielowa, skądinąd piękne okolice, chociaż turystyczne walory wybranej miejscowości niespecjalnie nas wówczas interesowały. Najważniejsze było wykonanie odskoku o kilkaset kilometrów od Warszawy w taki sposób, ażeby wiedziała o tym jak najmniejsza liczba ludzi. Zakonspirowanie miejsca pobytu masy stanowiło element kluczowy całej operacji. Wypada nadmienić, że po drodze do miejsca przeznaczenia udało się zgubić policyjny ogon. Opowiem teraz o szczegółach tej misji, gdyż zdecydowanie zasługują one na większą uwagę.
Cofnijmy się zatem do początku omawianej operacji. Wyruszyliśmy spod domu Masy, który zasiadł na tylnym siedzeniu auta. Prowadził orzeł, a ja usadowiłem się z przodu na fotelu pasażera. Odjechaliśmy, zostawiając za sobą zabudowania ulicy Waldemara w Komorowie pod Pruszkowem. Niby tak samo jak niezliczoną ilość razy wcześniej, ale jednak tym razem naszej podróży towarzyszyły zupełnie inne emocje. Zarówno Masa, jak i wszyscy pozostali, nie byliśmy już wówczas pewnymi siebie królami życia. Po zabójstwie Pershinga wszyscy mieli oczy dookoła głowy i stale oglądali się za siebie. Tym razem nie planowaliśmy uczestniczyć w dumnym przejeździe, emanując pozycją i mocą. Musieliśmy opuścić gorące podpruszkowskie rejony możliwie jak najszybciej i jednocześnie niepostrzeżenie. Żegnały nas strzeliste stare sosny rosnące pojedynczo na ogrodzonych posesjach z pięknymi willami. Korony sosen spoglądały z wysokości kilkunastu metrów na ulice i chodniki Komorowa, który w naszych wyobrażeniach uchodził zawsze za enklawę spokoju. Masa też zachowywał się inaczej niż zazwyczaj, gdy po niego przyjeżdżaliśmy. Nie żartował, nie przekomarzał się, a kiedy go wieźliśmy, powtarzał pół żartem, pół serio: panowie, wieziecie kilka milionów dolarów. W tamtej chwili zdawaliśmy sobie jednak sprawę z powagi sytuacji. Mieliśmy co prawda wszystko zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach, ale braliśmy pod uwagę nieprzewidziane niespodzianki, jakie mogły przydarzyć się po drodze. Jechaliśmy należącą do Artura Hondą Legend. W okolicach Pruszkowa zostaliśmy jednak namierzeni przez służby. Kurwa mać! Artek, chyba mamy towarzystwo! Wyrwałem podróżujących ze mną Masę i Orła z lekkiego półletargu. Nożesz, ja pierdolę! Ekstra! To się Najechaliśmy, odpowiedział zdenerwowany Masa. Tylko Artur zdawał się nie tracić zimnej krwi, nie robił żadnych nerwowych ruchów, rzucając raz po raz okiem w boczne lusterka i we wsteczne na przedniej szybie. Tak, na bank nas obcinają, potwierdził orzeł. I lekko zwolnił, jakby prowokując do wyprzedzenia, ale oba jadące za nami samochody widać nie chciały nas wyprzedzić i odskoczyć w siną dal, zostawiając nas za sobą. W tym momencie nie mieliśmy już żadnych wątpliwości. Tylko czemu nas nie schaltują od razu? Zastanawiał się orzeł. Jakieś gierki odpierdolone? Przeciągnąłem się nerwowo w fotelu i również rzuciłem szybki look na oba jadące nam na ogonie pojazdy, nie odwracając głowy. Pewnie czekają na wsparcie czarnych z AT. Kminią sobie, że możemy mieć broń, odparłem, zastanawiając się jednocześnie, co dalej robić. Ewidentnie prowadzili nas w dwa auta, ale z jakiegoś powodu jeszcze nas nie zatrzymywali. Toczyli zatem z nami swoją grę według własnego scenariusza. W tej sytuacji postanowiliśmy, zachowując spokój, na razie robić swoje i nie wykonywać żadnych nerwowych gestów, udając, że nie zauważyliśmy policyjnego ogona. Jednocześnie zdawaliśmy sobie sprawę, że taki stan nie może trwać wiecznie. Po przejechaniu kilku kolejnych kilometrów zdecydowaliśmy, że należy zacząć działać. Dobra, wyłączamy wszystkie telefony. Daj mi swój. Wyjmę z nich od razu baterię, zdecydowałem. To posunięcie chroniło nas przed namierzeniem i w tym momencie wszystko pozostawało już tylko w rękach i nogach Artura. Artek, nie ma na co czekać. Musimy im spić z oczu i to już. Rzuciłem w stronę prowadzącego kumpla. Orzeł tylko skinął potakująco głową. Ileż razy przerabialiśmy wspólnie taką akcję, uciekając skradzioną furą przed siedzącą nam na karku policją. Teraz jednak zadanie było o wiele trudniejsze, bo nie mieliśmy przewagi dystansu nad pościgiem, ale za to sprzyjał nam szybko zapadający zmierzch krótkiego grudniowego dnia oraz świetna znajomość topografii terenu. Artek w ostatniej chwili gwałtownie odbił w stronę dużego osiedla domów jednorodzinnych pod Warszawą. Miał skupioną i lekko napiętą twarz, z której emanowała pewność siebie. Auto miało takiego kopa, że dosłownie wciskało głowy w zagłówki, a plecy w oparcia foteli.
Ogrodzenia posesji migały w bocznych szybach, a posadzone wzdłuż nich tuje zdawały się tworzyć jedną zieloną linię, nad którą przelatywały światła okien. Kilka rajdowych skrętów, pisk opon i parę szybkich prostych. Honda Legend, mająca ponad 3 litry pod maską, dysponowała całkiem niezłym przyspieszeniem. Zrobiło swoje. Psy zorientowały się, że już wiemy o ogonie i włączyły bomby. Ale doskonała znajomość okolicy i szybkie auto wzięły ostatecznie górę, a ponadto Artur należał do wyśmienitych kierowców, a teraz po raz kolejny to udowadniał. Posiadał kilka szybkich aut, którymi potrafił zapierdalać jak mało kto. Bogate doświadczenie w tego typu jeździe zdobył w czasie latania na fury i to teraz procentowało. Pościg zgubiliśmy z łatwością. Tak można to literalnie określić. Wtedy także, już po raz ostatni, dowiedliśmy, jaką wartość bojową podczas akcji prezentują chłopcy z ochockiego Rakowca. Nie ma ich. Rzuciłem triumfująco, zdając sobie sprawę, że przez cały czas należy zachowywać ostrożność. Chyba im się zakręciło w głowach i jeszcze nas szukają gdzieś na tym osiedlu, po uliczkach między domami, przytaknął orzeł. Zajebiście, pokiwał głową z uznaniem Jarek. Teraz byle tylko do Gierkówki za Nadarzynem i prujemy już trasą katowicką na Śląsk, rzucił Masa i klepnął przyjacielsko Artura w plecy. Po chwili sunęliśmy pustą o tej porze i dobrze nam znaną katowicką dwupasmówką, mijając po drodze kolejne miejscowości. Mignęły nam dwa świetnie znane Masie owiane złą sławą motele, najpierw George, a potem Mac. Po prawej ręce niebawem zamajaczyły ukryte w grudniowym mroku mury cmentarza w Radziejowicach, otoczonego łąkami, nad którymi unosiła się lekka mgła. Minęliśmy silosy fabryki materiałów budowlanych pod Mszczonowem i za chwilę ukazała się tablica informująca o skręcie na Rawę Mazowiecką. Z biegiem czasu schodziło z nas ciśnienie, ale jednocześnie każdy z nas zadawał sobie w myślach natrętne pytanie. Co dalej? Mimo doraźnie odniesionego sukcesu, zdawaliśmy sobie sprawę, że nasze auto jest już spalone na policyjnym bębnie, dlatego też z alarmowego, niegdyś zupełnie nieużywanego telefonu, sprowadziliśmy inne auto od chłopaków z Gliwic. Miało posłużyć dowiezieniu głównego pasażera do miejsca docelowego. Zamiana auta miała nastąpić mniej więcej w połowie drogi w okolicach Bełchatowa. Wkrótce też ukazały się naszym oczom ogromne ziemne hałdy wyrobiska kopalni. Mieliśmy świadomość, że nadchodzą ciężkie czasy, którą to świadomość potwierdziła po kilku tygodniach wieść, że Masa został zawinięty do pudła. Moja misja związana z zabezpieczeniem wywiezienia Masy zakończyła się jednak pełnym sukcesem i przynajmniej przez jakiś czas Jarek był względnie bezpieczny. A i my sami po powrocie do Warszawy mogliśmy wreszcie trochę odetchnąć, choćby po uciążliwościach nocnych dyżurów pod domem w Komorowie, w które to dyżury zaangażowani byli przede wszystkim chłopcy z pobliskiego Pruszkowa. Czas pokazał, że decyzja o wywiezieniu Jarka na dalekie wakacje była strzałem w dziesiątkę. Już 8 grudnia, a więc zaledwie w 3 dni po zabójstwie Pershinga, policja wkroczyła do domu Masy w Komorowie. Mieliśmy wrażenie, że wyżej opisanym posunięciem kupiliśmy sobie trochę czasu i spokoju w sytuacji organizacyjnej zawieruchy i niepewności. Mieliśmy się dopiero zastanawiać, jakie dalsze kroki należy podjąć. Naturalnie, zdawaliśmy sobie jednocześnie sprawę, że sytuacja na mieście nie uspokoi się od razu, a wrogowie Masy też łatwo nie odpuszczą. Jednak życie postanowiło po raz kolejny napisać swój własny scenariusz, którego wówczas nikt z nas jeszcze się nie spodziewał.